Witamy Państwa w kolejnym podcaście Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj porozmawiamy o ochronie środowiska w Polsce. Treść podcastu została oparta o niedawno opublikowany raport o stanie państwa zrealizowany przez nasze stowarzyszenie. Ja nazywam się Adrian Bochenek, a treść analizy prezentował będzie ze mną Kamil Giera. Ochrona środowiska w Polsce w ostatnich latach obejmuje różnorodne aspekty, od kwestii energetyki po gospodarkę odpadami. Ważnym dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska jest polityka ekologiczna państwa, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski i wysokiej jakości życia dla jego mieszkańców. Ta strategia wspiera również realizację celów i zobowiązań międzynarodowych, szczególnie w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku. W kwestii zanieczyszczenia powietrza Polska emituje coraz mniej zanieczyszczeń, jednak nadal odpowiada za znaczną część pyłów zawieszonych i gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Sektor energetyczny jest głównym źródłem tych zanieczyszczeń, chociaż w ostatnich latach zanotowano jego redukcję. Odpady przemysłowe i komunalne stanowią istotną część problematyki ochrony środowiska w Polsce. W 2021 roku odpady przemysłowe stanowiły 89% całkowitej ilości odpadów w Polsce, z czego większość pochodziła z sektora górniczego. Z kolei odpady komunalne stanowiły 11% ogólnej ilości odpadów z tendencją wzrostową w porównaniu do poprzednich lat. Warto zauważyć, że dzięki zmianom regulacyjnym znacznie zwiększyła się skala selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczególnie ważnym w ostatnich latach był program Czyste Powietrze jako element polityki ekologicznej Polski, mający na celu poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Przekłada się to na korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarstw domowych. Jakość powietrza w Polsce poprawiła się, zwłaszcza w sezonie grzewczym 2022-2023. Analizy jakości powietrza wykazują niższe stężenie zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, pył zawieszony oraz benzoapiren. Poprawa ta jest efektem zarówno działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza, jak i sprzyjających warunków meteorologicznych. Istotnym aspektem są również innowacje w ochronie środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na rok 2023 w ramach programu Innowacje dla Środowiska. Program ten ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii wspierających zieloną transformację gospodarki, neutralność klimatyczną i zrównoważony rozwój zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsięwzięcia w ramach tego programu będą obejmować działania takie jak zwiększenie mocy produkcyjnych przez budowę nowych linii technologicznych lub fabryk, wdrożenie innowacyjnych technologii lub rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ człowieka na środowisko, a także poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. W 2023 wprowadzono również istotne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, które mają usprawnić proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, szczególnie dotyczących inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. Ustawa zezwala na uproszczenie procedury dla projektów uznanych za strategiczne. Podsumowując, Polska podejmuje znaczące kroki w celu ochrony środowiska. Wprowadzone są nowe przepisy i inicjatywy w zakresie energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami, budownictwa, zarządzania wodą i kanalizacją oraz transportu. Również w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, planowania przestrzennego i jakości powietrza podejmowane są działania mające na celu poprawę warunków środowiskowych. Polska dąży do zgodności z międzynarodowymi standardami i dyrektywami Unii Europejskiej. Wśród sukcesów i mocnych stron ochrony środowiska w Polsce należy wskazać działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń. Polska aktywnie działa na rzecz oczyszczania ścieków, montowania filtrów na dymiących się kominach, dostosowania katalizatorów w samochodach oraz utylizacji odpadów lub ich podobnego wykorzystania. Opracowanie kompleksowej strategii w zakresie polityki ekologicznej państwa do 2030 roku. Ulga termomodernizacyjna. Rząd udzielił wsparcia finansowego polskim rodzinom na termomodernizację, co objęło już ponad 600 tysięcy rodzin. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi kampanię Nasz Klimat, która ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i promowanie działań na rzecz ochrony klimatu, w tym oszczędzania energii, prawidłowej gospodarki odpadami i wiedzy o systemie kaucyjnym. W całym kraju rozwijają się liczne lokalne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody, takie jak tworzenie rezerwatów przyrody, programy ochrony gatunków oraz inicjatywy zalesieniowe.
Problemy i wyzwania ochrony środowiska w Polsce. Polska boryka się z problemem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych przez ścieki przemysłowe, nawozy i pestycydy z rolnictwa oraz odpady komunalne. To zanieczyszczenie wpływa na jakość wody pitnej oraz stan ekosystemów wodnych. Zauważalnym problemem jest degradacja środowiska naturalnego, który ma związek przede wszystkim z intensywną działalnością gospodarczą, szczególnie na terenach Górnego Śląska. Wylesianie, chociaż Polska jest stosunkowo bogata w lasy, ciągłe zagrożenia takie jak rozwój miejski, ekspansja rolnictwa oraz nielegalna wycinka drzew przyczyniają się do utraty zasobów leśnych. Katastrofa ekologiczna na rzece Odrze. W 2022 roku Odra była miejscem katastrofy ekologicznej spowodowanej toksycznym zakwitem glonów, którego przyczyną było wysokie zasolenie rzeki, susza i podwyższone stężenia składników odżywczych. Smog jest poważnym problemem w wielu polskich miastach, szczególnie w okresie zimowym, powodowany głównie przez emisję z ogrzewania domowego, często opalanego węglem, ruch drogowy i przemysł. Smog przyczynia się do problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Rekomendacje dla ochrony środowiska w Polsce. Wzmocnienie współpracy między różnymi instytucjami publicznymi oraz służbami w celu efektywnej ochrony środowiska. Poprawa zarządzania zasobami wody i redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych. Wzmocniona ochrona obszarów chronionych, takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary objęte programem Natura 2000. Dalsza redukcja zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki, pył zawieszony oraz benzopiren. Podnoszenie świadomości na temat zagrożeń dla środowiska oraz konieczności ochrony przyrody poprzez kampanie edukacyjne skierowane zarówno do młodego pokolenia, jak i dorosłych.